tutaj łączyła z Instagramem, także już wygląda na to, że już wszystko się tutaj... O, wszędzie jestem na żywo. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam Was w niedzielę o 19 na zaplanowanej transmisji na żywo, podczas której będę odpowiadała na pytania. Ja nazywam się Aleksandra Frontczak-Wiś, jestem osobistą stylistką i właśnie z zakresu stylizacji będą dzisiejsze pytania i odpowiedzi. Mam... O, chyba się udało. Chyba się udało. Facebooku, czy ja jestem? Facebooku, daj mi znać, proszę, czy ja jestem. Instagram też niech mi da znać, czy jestem, czy mnie nie ma. Ja tutaj już odpalam moje pytania, które były początkowo zadane mi na poniedziałek, czyli 18, czyli wtedy, kiedy widziałyśmy się na pierwszej części tych pytań i odpowiedzi. Instagram pisze, że zacina. Facebooku daj proszę znać, czy jestem. Marta pisze, że jesteś. Świetnie. Czy zacina, czy dobrze mnie widać, dobrze mnie słychać? Bo jeżeli zacina, to ja tutaj zaraz będę starała się przejść na internet. O, uwaga, uwaga. Postaram się przejść na internet. No tak to jest, jak się prowadzi transmisję na żywo na dwóch różnych telefonach, bo ja mam tutaj dwa telefony. I dobra, jak dobrze mnie widać, dobrze słychać, to super. Jesteśmy. Więc jakie są zasady dzisiejszego spotkania? Przede wszystkim ja będę odpowiadała na pytania, te, które mam tutaj zapisane, ale też te, które będą się pojawiały na żywo. Czy to na Instagramie, czy to na Facebooku. Moment, moment. Jeszcze jedna rzecz. Tak, chyba już wszystko. Które będą pojawiały się na żywo. Tak, rozproszona jestem, przepraszam Was, ale już zaraz się sproszę z powrotem i będę totalnie, totalnie nierozproszona i będę już odpowiadała na pytania. I nasze spotkanie, no chciałabym, żeby potrwało między 30 a 45 minut maksymalnie, więc będę starała się jak najbardziej zwięźle odpowiadać na pytania. I oczywiście tutaj prośba szczególnie do Facebooka, będę ogromnie wdzięczna, jeżeli będziecie udostępniać tę transmisję na żywo, po to, że może któraś z kobiet, która jest wśród Waszych znajomych, będzie w stanie skorzystać z tej wiedzy, którą ja przekazuję, a może nawet dołączy na żywo i będzie mogła zadać swoje pytanie. Także super, ekstra, ekstra. Ja jeszcze tylko tutaj zobaczę, czy jest wszystko jak należy na internecie i będę zaczynać. Ale teraz tak, zanim w ogóle będę odpowiadała na pytania, to potrzebuję powiedzieć Wam jedną bardzo ważną rzecz i tą ważną rzeczą jest to, że za około 29 godzin, tak? Bo jutro o północy, czyli w poniedziałek o północy, kończymy kampanię promocyjną kursu online Jak łączyć kolory. I teraz, dla tych osób, które z jakiegoś dziwnego powodu w tym tygodniu przeoczyły informację, że prowadzimy taką kampanię promocyjną, to ja wrzucam już link do komentarzy na Facebooku, natomiast Instagram musi kliknąć sobie w opis mojego konta i tam będzie link właśnie do oferty. Dlaczego warto zapoznać się z ofertą? Tematyka kursu, myślę, że jest bardzo jakby logiczna i prosta, jak łączyć kolory, czyli ja uczę tego, jak poprzez taki program online, czyli program, który jest dostępny na platformie i dostępny jest w momencie, kiedy tylko zostanie opłacone zamówienie, czyli można już dzisiaj się uczyć ode mnie, gdziekolwiek się chce. I to jest program, który ma teraz swoją premierę, to znaczy jeszcze nigdy wcześniej go nikomu nie oferowałam i ja prowadzę w ten sposób swój biznes, że te osoby, które korzystają jako pierwsze z czegoś, mają zawsze najlepsze ceny. To znaczy, że jeżeli skończymy kampanię promocyjną w poniedziałek i ceny wrócą do cen oryginalnych we wtorek, to oznacza, że już nigdy nie pojawią się takie ceny. Nawet jeżeli będzie jeszcze jedna kampania promocyjna, a mam nadzieję, że będzie, w przyszłym roku dopiero, to te ceny będą wyższe. Także to jest choćby jeden z powodów, dlaczego warto zainteresować się tą ofertą, zobaczyć, czy to w ogóle jest dla Ciebie, czy tematyka łączenia kolorów jest dla Ciebie. Klikamy w link www.
jakłączyćkolory.pl bez polskich znaków, po to, żeby zapoznać się z ofertą. Oferta jest szczegółowo napisana, jest długa, po to, żeby wszyscy mieli pewność, co ja tam oferuję. Są trzy pakiety tego kursu. Taki, który jest pakietem podstawowym, jest pakiet z 5 webinarami, które normalnie można kupić, a tutaj one są dodawane naprawdę za bardzo symboliczną kwotę. I jest pakiet, który jest pakietem z kursem, webinarami i analizą kolorystyczną online. I to, co jest taką rzeczą dla mnie rewolucyjną i uważam, że wystrzałową, to to, że można skorzystać z gwarancji satysfakcji. To znaczy, czytasz ofertę, stwierdzasz, no całkiem ciekawie to tutaj dziewczyna przedstawia, ale jest pewien rodzaj ryzyka wtedy, kiedy podejmujemy decyzję, że no po prostu kupujemy coś, czego nie widzimy, tak? To znaczy na stronie można zobaczyć wnętrze platformy kursowej, ale nie, no nie można zobaczyć merytoryki. Ją można zobaczyć dopiero wtedy, kiedy dołączy się do kursu, czyli wtedy, kiedy opłaci się zamówienie. I po raz pierwszy w swoich praktykach takich biznesowych wprowadziłam coś takiego jak gwarancja satysfakcji. To znaczy, że jeżeli w ciągu 21 dni od daty opłacenia zamówienia ktoś stwierdza, że no ja już to wszystko wiem, nic nowego, jakby szału nie ma, albo z jakiegoś innego powodu, nie wiem, nie podoba mi się ten kurs, coś tam jest takiego, co mnie po prostu denerwuje, nie jestem w stanie go przerabiać, to ja wtedy po prostu oddaję pieniądze. Także jeżeli oferta Was zainteresuje, uważacie, że to jest cena, którą warto zapłacić za program, ale chcecie sprawdzić, no to możecie zrobić taką opcję, że po prostu dołączacie do kursu i rezygnujecie z niego, jeżeli nie spełni Waszych oczekiwań. I już dostawałam tutaj pytania, czy będzie mi przykro, czy będę zawiedziona. No oczywiście każdemu może być, jakby jest to, ja wolałabym, żeby nikt nie rezygnował z kursu, ale jeżeli ktoś zrezygnuje, no otwarte gramy karty, to znaczy jeżeli ktoś stwierdzi, że go nie chce, to ja oczywiście oddam pieniądze. Do tej pory, czyli od poniedziałku, jak mamy otwartą sprzedaż, jeszcze na szczęście nikt nie oddał, także, ale mamy 21 dni, także śmieję się, że jeszcze wszystko jest możliwe, ale tak zupełnie poważnie, daje to po prostu możliwość przetestowania tego kursu. Okej, także pamiętajcie, sprawdźcie ofertę, żeby się we wtorek nie okazało, że ominęło Was coś po prostu ekstra, że mogłyście swoją wiedzę po prostu poszerzyć za naprawdę niską cenę, niską obiektywnie za to, co jest w środku, bo ja wiem, że ten pakiet podstawowy 177 zł, to ktoś może powiedzieć, że to wcale nie jest mało pieniędzy. Ja nie mówię, że jest. Każda z nas ma swoje budżety i ocenia jakby swoją miarą, co może sobie kupić za 177 zł. Ale pamiętajcie, szczególnie przed przyszłym piątkiem i Black Friday, a teraz mamy jeszcze jakieś tam Black Weeki, Black Weekendy i Cyber Monday i inne cudawianki, pamiętajcie, żeby kupować z głową, a kupowanie z głową zaczyna się wtedy, kiedy mamy wiedzę, a tę wiedzę można zdobywać właśnie między innymi w programie online Jak Łączyć Kolory. Także jeżeli ktoś ma ochotę wpadać, to zapraszam jakłączyćkolory.pl bez polskich znaków. Link jest oczywiście na Facebooku w komentarzach, a na Instagramie jest w opisie mojego konta. I jeżeli któraś z Was by miała jakiekolwiek pytanie o ten kurs, to ja też oczywiście będę na nie odpowiadała, bo tak jak mamy ostatnie, no powiedzmy, że tam około 24 godzin, tak? No więcej, bo jutro o północy kończymy, także są ostatni moment, żeby podejmować tę decyzję. Dobra, lecimy. Mam pytanie od Pauliny. Ja tylko zobaczę sobie tutaj na Facebooku, dziewczyny się witają, cześć, słychać dobrze, jestem ekstra. A kto mieszka najdalej? Widziałam, że pozdrawiamy z Hiszpanii. Dajcie znać, kto gdzie mieszka. To też jest zawsze dla mnie ciekawe, skąd jest społeczność tutaj na Facebooku, no i oczywiście też skąd jest społeczność na Instagramie. Także dawajcie proszę znać, kochani, a kochane podejrzewam w większości, co tutaj, skąd jesteście? Ja tutaj widzę nawet osobę, która chyba dołączyła z Szwajcarii. Tak na Instagramie mi się rzuciło znajoma twarz, ale dawajcie znać. To jest dla mnie bardzo, bardzo ciekawe. Okej, lecimy. Pierwsze pytanie, które mam zapisane. Tutaj pyta Paulina, jakiego odcienia beżu w przypadku bluzek szukać dla ciepłej wiosny? Mierzyłam dużo różne, ale we wszystkich wyglądam blado. Tak. Ciepła wiosna to jest taki typ urody, który z jednej strony jest wiosenny, czyli dosyć jasny, a z drugiej strony czysty, jeżeli chodzi o chromatyczność. No i co to dużo mówić, no beże nie są najlepsze dla czystych, nie dla czystych, tylko dla ciepłych wiosen.
Te beże to raczej muszą być w takim odcieniu karmelu, tofi, czyli takiego powiedzmy ciepłego, z dużą ilością jakby żółci, takie złotawe, z złotawą poświatę powinny mieć. I wtedy będą dobre. Także beż w takim znaczeniu takim standardowym, czy tam cielistym, czy takim szarawym, czy takim piaskowym, czy słomkowym, może po prostu być niewyraźne. To musi być raczej taki bardzo ocieplony w stronę karmelu. Marta pyta, czy ciepła wiosna może łączyć ze sobą kolory ciepłej jesieni i jasnej wiosny? Czy ciepłe, jasne kolory pasują do ciepłych, zgaszonych? Więc tak, teraz, czy ciepła wiosna może łączyć ze sobą kolory ciepłej jesieni i jasnej wiosny? Ciepła wiosna to nie jasna wiosna, ale tak może pod warunkiem, że ma dosyć ciemne włosy. To znaczy, biorąc pod uwagę, że większość ciepłych wiosen ma włosy w okolicy blondu, albo jasnego, albo średniego, albo ciemnego. Zdarzyła mi się, i tutaj Wam zaraz pokażę, bo nawet została moją modelką w książce, zdarzyła mi się kiedyś klientka, która... To nie ta książka, która okazała się być ciepłą wiosną, a to jest ta książka, Ubierz się w kolor tajniki analizy kolorystycznej, która okazała się być ciepłą wiosną, a jednak no, ma ciemne włosy. Tutaj popatrzcie, tutaj mamy. To jest typ ciepłowiosenny, sprawdzony przeze mnie, potwierdzony, niezgadywany. No i okazuje się tutaj, że Małgosia jest właśnie ciepłą wiosną, pomimo ciemnych włosów. Więc odpowiadając na pytanie Marty, czy ciepła wiosna może łączyć ciepłej jesieni kolory z jasnej wiosny? Tak, może jak najbardziej, bo jest dalej jasnym typem urody. Ja uważam, że to w ogóle jest bardzo fajny pomysł właśnie na sezon ciemny. Już myślę, że ten temat ostatnio był z Martą poruszany, z tym, że się przebieramy trochę ciepłe wiosny, czasem mają tendencję, żeby przebierać się za ciepłe jesienie w sezonie jesienno-zimowym, ze względu na to, że po prostu jest ciemno. I, no, i tak jakby też praktycznie jest nosić te ciemniejsze ubrania i jakoś łatwiej jest ze sobą łączyć w zestawy wtedy, kiedy nie jest tak bardzo kolorowo. Więc tak, może. No i druga część tego pytania to, czy ciepłe, jasne kolory pasują do ciepłych, zgaszonych. Co do zasady, mogłabym powiedzieć, że tak, bo są... dużo będzie tak naprawdę... dużo będzie zależało od tego, jakie to będą dokładnie kolory. Marta, jeżeli jesteś tutaj i możesz jakby podpowiedzieć, czy masz jakąś konkretną jakąś zagwóstkę z tym jasnym, ciepłym kolorem od jasnej wiosny i ciepłym, zgaszonym od ciepłej jesieni, to daj proszę znać. Natomiast jeżeli, ale tak ogólnie mogłabym powiedzieć, że tak, jeżeli sobie wyobrażam różne, na przykład, nie wiem, że mogłaby być taka jasna bananowa żółć, coś takiego, albo taka marcepanowa żółć od jasnej wiosny i do tego na przykład zgniła zieleń, tak mogłoby być, albo rudość, no może trochę gorzej. Na pewno nie będą to, no trzeba uważać, na pewno nie będą to zestawy takie, że za każdym razem można powiedzieć strzał w dziesiątkę i na pewno tak. Ale generalnie ciepła wiosna może pożyczyć sobie kolory od jasnej wiosny, ja bym wtedy je łączyła po prostu z ciepłowiosennymi najbezpieczniej. Inna Marta pyta, że jestem chłodnym latem, czyli trochę przeciwnie do tej ciepłej wiosny. Temperatura koloru jest dla mnie najważniejsza. Ile domieszki niebieskiego w aplikacji Color Picker musi być, aby uznać dany kolor za chłodny? Czy wystarczy już jego niewielka ilość? Marta, jak się domyślam, jest no właśnie kursantką kursu online Jak łączyć kolory, bo tam między innymi ja Wam prezentuję aplikację do sprawdzania temperatury koloru, do sprawdzania jakby z czego kolory są zmieszane. Nie chcę tutaj za dużo opowiadać, bo to wszystko jest w kursie. Jak łączyć kolory, o którym na początku Wam mówiłam i którego ofertę można zobaczyć na stronie www.jakłączyćkolory.pl bez polskich znaków. I jeżeli chodzi o odpowiedź na to pytanie, to bym powiedziała tak, czym więcej niebieskiego jest w kolorze, tym oczywiście lepiej dla jego chłodności, tak, dla jego chłodu. Natomiast jeżeli jest tylko trochę, to już wystarczy, ponieważ pamiętajmy, że chłodne lato może nosić chłodne kolory, ale też może nosić chłodne odcienie ciepłych kolorów. Jeżeli nie wiesz, czym są chłodne odcienie ciepłych kolorów, no to też jest to wszystko wyjaśnione bardzo dobrze w kursie online Jak łączyć kolory, czyli jak rozpoznawać temperaturę
koloru, ale też wspominałam o tym w ostatniej transmisji na żywo z poniedziałku. Także był właśnie główny temat, główne pytanie, jak rozpoznawać temperaturę koloru. Ok, lecimy dalej, że tak wystarczy jego niewielka ilość. Tutaj jest odpowiedź. Następnie. Marta pyta, aha nie, to już było, przepraszam. I jest pytanie, oj, nie zapisałam sobie imienia, więc nie wiem teraz, komu będę odpowiadała, ale tak, mam pytanie dotyczące fioletu dla czystej zimy. Nie umiem jakoś trafić w ten odcień. W domu mam dwie rzeczy w fiolecie, obydwa to są odcienie chłodne. Jeden bardziej dla chłodnej zimy, drugi dla ciemnej zimy. Obydwa są nasycone kolorem, ale pogłębiają miesięcy pod oczami, jak mam. No i teraz, jeżeli jest kolor jakiś dla chłodnej zimy, to on dla czystej zimy też będzie w porządku. Jeżeli jest to kolor dla ciemnej zimy, to też będzie dobrym dla czystej zimy. Natomiast jeżeli fiolety ci podkreślają cienie pod oczami, to znaczy, że po prostu nie możesz akurat ty nosić fioletu, ze względu na to, że właśnie cienie pod oczami lubią łapać kolor fioletu. Także jeżeli ktoś ma dużą tendencję, to może się tutaj nie udać. Nie udać to, natomiast zastanawiam się, czy ja jestem w stanie, ale chyba nie jestem w stanie w komentarzu dać, nie jestem w stanie, aczkolwiek spróbuję jedną rzecz, nie, niestety, myślałam, że uda mi się wkleić, ale w każdym razie powiedziałabym, że najlepszy byłby ultrafiolet, ja też, co tutaj się dzieje? Marta pisze, tak, potwierdzam, polecam kurs wszystkim niezdecydowanym. Beata pisze, że ja też i Magda pisze, że ja też polecam. Wow, super, dziękuję. Bardzo, bardzo mi miło, że polecacie, bo to znaczy, że jesteście uczestniczkami tego kursu. Znaczy, ja wiem, że jesteście, bo ja jakby świadomie podchodzę do tego, z kim mam przyjemność, nawet jeżeli nie mam bezpośrednio przyjemności, no to ja zawsze sobie sprawdzam, kto dołącza do poszczególnych kursów, czy kupuje książki, bo jest to dla mnie bardzo ważne, żeby Was znać, żeby nie tylko było tak, że sprzedałam 1 500 000, 100 900 książek, kursów, albo nawet tylko 15, nie ma to znaczenia, ja chcę wiedzieć, kto. Więc tak, jeżeli chodzi o ultrafiolet, popatrzmy sobie, ja nie wiem, czy to się uda, tak jak ultrafiolet kolor, o moment, zaraz zobaczymy, ja zaraz tutaj wkleję, popatrzcie, to będzie teraz ekstremalne, będę pokazywała laptopa. Tego jeszcze nie było. Tutaj mamy ultrafiolet, o, Instagram też, żeby widzieć. Tutaj mamy ultrafiolet, tu, o. I to jest dobry kolor dla czystej zimy. Jeżeli miałabym powiedzieć tak, tak na szybko, to ten byłby najbardziej przeze mnie taki do polecenia. Okej. Patrzę tutaj, bo widzę, że pojawiło się pytanie, więc na moment przystanę, jakby przerwę tutaj odpowiadania na pytanie, które mam zapisane, po to, żeby odpowiedzieć na żywo. Monika pyta, że ostatnio pytała na temat czerni dla zgaszonego lata. Niestety w pracy przeważa czerń. Czy jest jakieś dobre rozwiązanie dla czarnych spodni i czarnego żakietu, aby rozjaśnić tą czerń? Czy może są jeszcze inne odcienie czerni jako alternatywa? A ja nie odpowiadałam ostatnio na to pytanie, żeby czy ta czerń musi być w pracy, bo teraz nie wiem, czy to jest... Bo wydaje mi się, że ten temat już był poruszony w poniedziałek, także daj proszę Monika znać, czy ty musisz mieć czarny, bo teraz nie wiem, czy ja o to ostatnio pytałam, czy już mi się coś śniło? No nie wiem. A poza tym ja już, wiecie, ja nie wiem, czy wam, nie na pewno, no bo kiedy miałam opowiadać i komu, ale ostatnio się ubawiłam strasznie, ponieważ byłam na imprezie. Impreza była tańczącą imprezą, ale taką, nie że jakaś dyskoteka, tylko taka powiedzmy domowa impreza tańcząca. No i puszczam z koleżanką muzykę z telefonu i podchodzi do mnie młodzieniec i mówi, wiesz, bo ty jesteś z takich starszych roczników, to może ja coś puszczę. No i umarłam, więc może już po prostu mam tutaj jakieś choroby wynikające ze starszych roczników i już mi się wszystko mi się już po prostu miesza, że ja z Moniką już ostatnio na ten temat rozmawiałam, ale tak, proszę, można, dla ciekawych, ja mam 36 lat, więc jeszcze nie czuję się jakoś, oczywiście, on był młodszy ode mnie ten chłopiec, ale no ale rozbawił mnie po prostu, made my day, jak to się mówi po angielsku, także tak, Dorota tutaj
Dorota tutaj pyta, znaczy komentuje o matko. No, znaczy mnie to w ogóle nie uraziło, bo ja nie mam problemu ani ze swoim wiekiem, ani z tym, jak on będzie postępował nawet bardziej i będę bardziej starsza i będzie jeszcze starszy ten rocznik i coraz młodsi młodzieńcy będą, ale generalnie tupet mnie tak jakby rozbawił. No nieważne, taka tutaj przerywajka. Monika mi odpisała, a Marta pisze, że też polecam kurs, pomimo, że jestem ślepa na kolory. Dziękuję, dziękuję, jak mi miło, jak mi miło, Boże, zaraz będę miała po prostu rumieńce z wrażenia, mogłam nie ubierać golfa, bo po prostu będzie mi gorąco. Tak, Monika pisze, że musi być ta czerń. Okej, okay, jeżeli musi być, to jest zupełnie inna sprawa, wtedy jakby nie przejmujemy się za bardzo swoim typem urody, tylko niestety przejmujemy się dress code'em. Mówię niestety, bo jak wiemy, no dla zgaszonego lata czarny nie jest najlepszym kolorem, więc już mówię, jasny błękit będzie... Dobry, będą dobre takie perłowe, ołowiane szarości i jasne róże, albo takie pastelowe, w sensie takie dla dziewczynek się właśnie poleca, albo po prostu pudrowe róże. Czy taka, Moniko, i odpowiedź się zadowala? Czy to, bo to będzie ratowało tę czerń dla zgaszonego lata. Także daj proszę znać. Beata pisze, że teraz ja umarłam. Tutaj dziewczyny na Instagramie też starsze roczniki, ale to jak ładnie powiedział. No tak, no nie powiedział mi, że jestem stara, albo że puszcza, a najlepsze jest to, że wiecie, co on puścił? YMCA. Więc ja puszczałam taką muzykę z tego roku, a on po prostu, no także to było strasznie zabawne, ale tak jak mówię, w ogóle ja się nie poczułam urażona, bardziej mnie to ubawiło, byłam po prostu, jak to się mówi, ubawiona po pachy, tak? To właśnie takie coś mnie spotkało. Dobra, ale to tyle z mojej prywaty i w ogóle z tego, co mnie śmieszy w... Okej, okay, i mamy teraz, co my tutaj mamy? Mamy pytanie następne, bo tu już widzę, nic się nie... Tu dziewczyny na Instagramie nic nie pytają, dobrze, ja dzisiaj tak na dwa patrzę, skąd jesteście, tu Opole, tu, no generalnie widać, że na Facebooku więcej zagranicznych dziewczyn jest z nami, dobra, tak i Beata tutaj pyta, dobry wieczór, Olu, mam pytanie, jestem po analizie kolorystycznej u Ciebie, ciepła jesień, co z białą koszulą, tak bardzo rekomendowaną dla kobiet, mogę czy nie? No i teraz tak, oczywiście, że możesz, ponieważ biała koszula rzadko kiedy jest na tyle gruba, żeby jej białość nam przeszkadzała, tak? Czyli ta czystość tej bieli. Zazwyczaj jest tak, że jednak biel jest jakoś złamana, tak? Czyli jest... Przez to, że jest cienka bluzka, prześwituje nam ciało, więc tak naprawdę ta koszula jest biała tylko tu, gdzie mamy kołnierzyk, tu, gdzie mamy listwę guzikową i tutaj na mankietach, tak? Tam jest wtedy ta koszula tak zupełnie biała, natomiast nie jest biała w całości. Ta biel biała byłaby niebezpieczna dla ciepłej jesieni, gdyby była gdyby to był na przykład, nie wiem, gruby sweter, tak, że taki nieprzezroczysty, albo biała, taka śnieżno-biała marynarka, to też na pewno nie. Tutaj Instagram pisze, że tylko mi się zacina. No, mam nadzieję, że może nagranie będzie ok, a jeżeli nie, to ja Was zapraszam na Facebooka, na Kod Stylu. Madzia też pisze, że zacina. No niestety już nic nie mogę zrobić. Jesteście na dwóch różnych internetach i powinno być wszystko cacy, że tak powiem, ale widocznie nie jest. Dobra, widzę, że tutaj się pojawiały pytania. Anna pisze, że nie mam naturalnego talentu do łączenia kolorów, do tej pory podchodziłam dosyć sztywno do tematu, jestem w trakcie kursu i okazało się, że pole do popisu jest dużo szersze, dlatego polecam ten kurs. Wow, super, dziękuję. Dziękuję bardzo, będę dzisiaj po prostu później czytała Wasze komentarze, żeby sprawiać sobie przyjemność, po prostu. Mam nadzieję, że Wy też to robicie, że sprawiacie sobie przyjemność, a mi w zakresie pracy oczywiście takie komentarze sprawiają ogromną przyjemność, naprawdę, naprawdę, naprawdę. Może Wam się wydaje, że jakby miłe słowo na temat tego, co ktoś robi, może nie być zauważone, natomiast no to jest tak, ja były takie momenty, kiedy ja się wzruszałam, jak dostawałam maile od moich klientek albo od osób, które czasem przeczytały książkę i pisały mi takie rzeczy, którą jest z moich książek trzech, i pisały mi takie rzeczy, że mi po prostu naprawdę w gardle tak się robiło,
wiecie, no, także to jest bardzo, bardzo, bardzo miłe. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Gdyby ktoś dołączył dopiero teraz i nie wiedział, o jakim kursie mowa, to mowa o kursie jak łączyć kolory.pl, który już za no, trochę ponad dobę będzie, nie będzie miał promocyjnych cen, bo kończymy kampanię promocyjną. Ja jeszcze na koniec oczywiście przypomnę o kursie. Nie, po prostu nie odpuściłabym Wam. Jeszcze jutro będę po prostu cały dzień trąbić, także jeszcze musicie po prostu znieść moje trąbienie o kursie online przez najbliższe prawie 30 godzin. Tak. Dobrze, mamy tak, ciepła jesień, czy może nosić kontrastowe zestawienia? Polecam kurs, świetny. Ciepła jesień, czy może nosić kontrastowe zestawienia? Aha, no to właśnie, no to proszę, to ja teraz mam, nie wiem, Marta, tak? Powiem tak, że jeżeli ktoś jest w kursie, to wie, że tam jest opisanych 8 sposobów, jak się łączy kolory, jakie są możliwe połączenia kolorystyczne i nie wszystkie są dobre dla wszystkich. Ciepła jesień nie lubi kontrastów. Wróć proszę do kursu, tam gdzie są te sposoby i jeżeli coś będzie dalej dla Ciebie niejasne, to zadaj proszę pytanie w kursie i ja tam odpowiem, jakie kontrastowe dokładnie zestawienia masz na myśli, ponieważ generalnie ciepła jesień nie powinna nosić kontrastów, chyba że, no właśnie, zależy jaki kontrast to będzie. Czy kontrast w potocznym znaczeniu tego słowa na kole kolorów, czy kontrast waloru, czy kontrast temperatury, no daj znać albo teraz tutaj, albo jeżeli chcesz mieć odpowiedź na zawsze, po prostu na ten rok w platformie kursu, to tam pytaj o konkrety, ja tam regularnie wchodzę i odpowiadam na Wasze pytania. Joanna komentuje YMCA, tak, no YMCA to super nowoczesny po prostu z obecnych roczników przebój, ale nieważne, jak czysta wiosna ma się nosić, żeby jej jaskrawe, czyste kolory nie pogrubiały? Nosić najlepiej wzorzyste ubrania, tak bym chyba powiedziała, czyli nie nosić dużej powierzchni, na przykład mocnej żółci, tylko niech to będzie żółć w białe paseczki, albo żółć w czarne kropeczki, albo nam kwiatuszki, albo co będziesz lubiła. Albo na przykład niech tło będzie, powiedzmy, nie wiem, sukienka na lato, niech tło będzie białe, a kwiaty niech będą w mocnych kolorach. Wtedy będzie wzór będzie rozpraszał ten wzrok osoby patrzącej, nie będzie wtedy efektu takiego aktywnego. O aktywności kolorów, łączeniu kolorów, oczywiście jest wszystko w kursie online, jak łączyć kolory, www.jakłączyćkolory.pl. Dobrze, pytanie z Instagrama. Oj, coś mi przeskoczyło, przepraszam. Z czym łączyć różowe złoto? Mam taką spódnicę, jestem jasne lato. Jasne lato może połączyć spódnicę różowe złoto z beżem, z srebrem, z jasnym, z innym jasnym różem, ze złotem, takim żółtym w sensie, z bielą, o, też będzie bardzo ładnie. Nie wiem, jaka też to jest spódnica. Jeżeli masz tę spódnicę, zdjęcie tej spódnicy albo siebie w tej spódnicy, to możesz mi po prostu na Instagramie wysłać wiadomości prywatne i ja wtedy konkretnie już odpowiem. Ale tak w ogóle to właśnie z tymi kolorami. Tutaj pisze Julia, witam, cześć Julia. Monika pyta, jaki kolor butów dobrać do cyraneczki i petrolu dla zgaszonego lata? Czy to są spodnie w kolorze cyraneczki albo petrolu dla zgaszonego lata? Daj znać proszę Monika, jeżeli to będą spodnie. Poczekam, aż może Monika odpowie. Tutaj mamy a propos kontrastów dla ciepłej jesieni, tak myślałam, kontrast typu spodnie, jasne, bluzka, ciemna. Tak, jeżeli to będą kolory w ciepłej jesieni albo ciepłej wiosny, to taki kontrast mógłby się pojawić, kontrast waloru. Joanna pisze, że dziękuję, spodnie, ale góry też. Dobrze, czyli ja bym powiedziała, że do spodni mogły być dla zgaszonego lata albo, jeżeli chcemy zrobić ciemniejszy zestaw, to będą granaty, ciemne szarości, to mogą być, no jeżeli chodzi o buty, no jasne szarości dla lata też by mogło być, mogły być jakieś takie chłodniejsze beże też, tak, to by mogło być. Super. Czy dajcie proszę znać, czy dalej dobrze mnie widać, dobrze słychać? Możecie dać
dać lajka, jeżeli podoba Wam się taka forma i jeżeli chciałybyście częściej widywać się ze mną podczas takich sesji pytań i odpowiedzi. Bo oprócz tego, że mamy webinary, to czasami fajnie jest tutaj z Wami na bieżąco, chociaż to zawsze jest bardziej rozproszona forma kontaktu, no ale fajna. Mogę Wam poopowiadać, jak młodzieńcy do mnie mówią, że jestem starszy rocznikiem. Także to było dla mnie tak, to było naprawdę dla mnie bardzo zabawne. Także dajcie proszę znać. Tak, są lajki, lecą lajki, ale się cieszę, dziękuję. Dziękuję. Tutaj widzę z Instagrama Iwona pisze, że po opłaceniu kursu 20 listopada nie dostałam nic, nie mogę nic zobaczyć. Po pierwsze sprawdź spam, proszę, Iwona. Po drugie, jeżeli w spamie nic nie ma, albo w ofertach, albo w jakichś innych takich folderach, to koniecznie napisz proszę maila na biuro@kodstylu.pl. Natychmiast jutro Karolina, która wspomaga kursantki w rzeczach technicznych, bo ja wspieram merytorycznie, Karolina technicznie, będziemy działać, także żebyś jutro natychmiast miała, bo dziś już no jest niedziela wieczorem, więc nie chciałabym tego po prostu robić, a tym bardziej no, nie śmiałabym Karolinę prosić o to, żeby pracowała. W każdym razie jutro na pewno tę sytuację rozwiążemy. biuro@kodstylu.pl, koniecznie pisz. Dobra, o, wygląda na to, że się uwinęłam. Patrzę, aha, pytania jeszcze tutaj, czy ja mam jeszcze tutaj pytania? Nie, już chyba wszystkie. Proszę, jak mi szybko poszło. 6 czy 7 pytań, jak szybko poszło, plus tutaj. Dajcie proszę jeszcze znać, czy macie tutaj dla mnie jakieś pytania, czy Instagram, czy Facebook. Już jesteśmy pół godziny na żywo, super ekstra. A ja w międzyczasie przypomnę dla tych osób, które do nas dopiero dołączyły, że kurs online jak łączyć kolory, czyli jak łączyć kolory bez polskich znaków.pl. Kończymy kampanię promocyjną jutro o północy. To znaczy, że po pierwsze, ja przestanę do Was gadać w kółko na temat kursu już we wtorek, już nie będę, obiecuję, chyba że jakieś podsumowania. Możecie prześledzić tutaj sobie komentarze dziewczyny, które pisały, że kurs jest super, że z niego korzystają. Bardzo, bardzo, bardzo mnie to cieszy. I pamiętajcie proszę o tym, że jeżeli oferta Was jakkolwiek zachęci, bo może być tak, że po przeczytaniu oferty, która jest naprawdę długa, od razu mówię, wszystko co tylko mogłam tam zawrzeć, to zawarłam, odpowiedzi na pytania i wszystkie ważne rzeczy. Cały opis kursu jest wideo, które pokazuje platformę kursu, więc jeżeli oferta Was zupełnie nie zainteresuje, nie kupujcie kursu. Jeżeli tylko cokolwiek Wam się po prostu pojawi, taki pomysł, że ach, to może mogłoby być dla mnie, ach, może ja bym chciała się jakby tak bardziej kolorowo ubierać, ale ach, boję się czasem zaszaleć z kolorami, bo boję się efektu takiego przerysowania i wyglądania po prostu dziwnie i śmiesznie, to koniecznie dołączcie do kursu. Macie 21 dni na testowanie kursu. Jeżeli stwierdzacie, że to jest w ogóle nie dla Was, nie rozumiecie, albo z drugiej strony wszystko już wiecie, że nic nowego tam nie powiedziałam, bo może się okazać, że jesteście tak zaawansowane, że ta wiedza już Wam się po nic nie przyda, to ja jak najbardziej, ponieważ oddaję pieniądze. 21 dni macie na testowanie. To tak jakby Wam oddać, nie chcecie kupić samochód i testujecie na maksa po prostu przez 3 tygodnie samochód i dopiero wtedy podejmujecie decyzję, czy go kupujecie, czy nie. To znaczy, no, u nas trzeba najpierw zapłacić, a dopiero później my oddamy pieniądze. Pamiętajcie też o tym, że dostęp do kursu jest na cały rok. Macie cały rok, 365 dni, żeby uczyć się tych połączeń kolorystycznych, testować je, ściągać sobie materiały wszystkie, które są w kursie na swój komputer, bo tam są różne grafiki, które można pobrać, klikając po prostu prawym przyciskiem myszy tak standardowo i zapisz. Jeżeli nie będziecie używać tego komercyjnie, czyli nie jesteście stylistką, która użyje to na swoim blogu, albo nie będziecie wrzucać, nie wiem, gdzieś nie będziecie używać w swojej pracy, to oczywiście możecie z nich korzystać, tak? Jeżeli ja je tworzę po to, żeby moje klientki, kursantki mogły z nich, z tych zestawień tam różnego rodzaju korzystać. I od razu powiem, że otrzymałam jeden komentarz od osoby, która skończyła już oglądać kurs, że jednej rzeczy jej brakuje i ja tę rzecz będę dorabiała. Prawdopodobnie uda mi się to zrobić jeszcze jutro. Jeżeli coś mi się strasznego nie wysypie, to jutro będę zaplanowała
zaplanowałam sobie kilka godzin na to, żeby stworzyć tę rzecz, którą ktoś mi podpowiedział. No i ja stwierdziłam, faktycznie to mogłoby się przydać. Wcześniej o tym nie pomyślałam, sama gdy tworzyłam kurs i po prostu będzie to dodane i wszystkie kursantki dostaną informację na maila, słuchaj, dodałam kolejny krok i w tym kroku znajdziesz to, to i tamto. Więc po to właśnie jest pierwsza edycja w bardzo obniżonej cenie, żebym ja mogła zebrać feedback od osób, które dołączyły, a mamy już, no nie wiem jak teraz, ale blisko setki kursantek, które dołączyły do nas i no i mam nadzieję, że będzie ich więcej, że więcej osób zdecyduje się na to, żeby przetestować kurs, tak? Pamiętajcie, korzystajcie z gwarancji satysfakcji, jeżeli się okaże, że no, że niestety to nie jest coś dla Was. Chyba straciłam wątek z tego, co wcześniej chciałam mówić. Aha, i jedna bardzo ważna rzecz, pamiętajcie, na rok macie dostęp, co tak naprawdę oznacza, że jeżeli podzielicie sobie tę sumę 177 zł na 12 miesięcy, to tam chyba ile wychodzi? 15 zł? 15 zł miesięcznie, to jest nawet, to kino jest droższe. A wiedza, którą dostaniecie w kursie i którą wdrożycie, bo nie tylko dostaniecie, wdrożycie po przerobieniu tego kursu, pozwoli Wam naprawdę zaoszczędzić mnóstwo pieniędzy, więcej niż 177 zł na bank. Ja kiedyś próbowałam policzyć, ile wydałam pieniędzy, jak zostałam stylistką, ile ja wydałam pieniędzy na ubrania, których nie noszę i okazało się, że była to suma naprawdę dość przerażająca, tym bardziej, że ja oczywiście nie pamiętałam z całego życia, tylko mogłam sobie otworzyć szafę i zobaczyć, ile tam wisi rzeczy, których ja nie noszę, albo noszę na zasadzie od wielkiego dzwona. I nie chodzi mi tutaj o, nie wiem, płaszcz, który zakładam na święta Bożego Narodzenia. Miałam kiedyś taki jeden, że go nosiłam naprawdę raz czy dwa razy do roku. I nie chodzi mi tutaj o sukienkę na wesele, którą wiadomo, że się rzadko nosi, ale miałam na przykład takie codzienne bluzki, codzienne spodnie, które no na przykład nie miałam do czego tego połączyć, tak? Teraz już nie mam tej trudności, bo już wiem, jak robić zakupy, wiem, jak wykorzystywać, a kiedyś po prostu no, kupiłam spódnicę, bo była ładna i ona wisiała, a ja miałam jedną bluzkę na krzyż, no i zakładałam tę spódnicę raz, dwa razy do roku z tą jedną bluzką, no i tak, i wisiała. No i właśnie kurs Jak Łączyć Kolory uczy Was, da Wam taką wiedzę, że będziecie po prostu robić zakupy bardziej świadomie i marnować mniej pieniędzy. Także 177 zł w tym aspekcie, czyli te 15 zł miesięcznie, albo ja to liczyłam wczoraj 50 groszy dziennie, tak? To wychodzi, jak się 15 zł podzieli na 30, 50 groszy dziennie. Bułka. Bułka tyle chyba kosztuje, nie? Bo ja bułek właściwie nie kupuję, ale tak mi się wydaje. Dobra, widzę, że tutaj pojawiają się jakieś komentarze. Zuzanna pyta, cześć, jak ciemna jesień ma komponować stylizację na wiosnę, lato? Latem nie mam ochoty chodzić ubrana cała na ciemno. Zuza, będzie webinar na ten temat przyszłą wiosną. Wytrzymasz z odpowiedzią na to pytanie? Bo i był webinar w zeszłym roku chyba jesienią, jak jasne typy urody, jak tworzyć jesienne zestawienia dla jasnych typów urody i zrobimy, jak tworzyć takie cieplejsze zestawienia dla ciemnych typów urody i będzie cały webinar, czyli około godziny 30 odpowiadania na to pytanie, więc tym bardziej teraz sezon nie taki, więc myślę, że będę mogła odpowiedzieć na to pytanie szerzej. Także mam nadzieję, że taka odpowiedź na dziś Cię satysfakcjonuje. Martyna pyta, dla zgaszonej jesieni przy płaszczu w kolorze khaki mam problem z szalem. Chciałabym coś innego niż beżowy, tak myślę o szarym, tylko on bardziej pasuje do typów chłodnych. Nie, może być szary, ale też na przykład mogłabyś jakiś wrzos albo taki brudny, ciemny róż, tak? Coś na zasadzie jakby wybrudzić koral albo z drugiej strony wybrudzić łososiowy. O, to by też były bardzo fajne zestawienia. No i oczywiście w kolorze khaki, no to pięknie będą wyglądały wszystkie turkusy, petrole, cyraneczka, także to by było super. Super ekstra. I Martyna też pisze, że jutro przyjdzie do mnie wyczekiwana Twoja nowa książka. Już nie mogę się doczekać, gdyż jeszcze bardziej rozjaśni mi wiedzę potrzebną w mojej pracy. Super. A czym się zajmujesz, powiedz mi proszę, Martyno?
Będzie mi bardzo miło. Zuza pisze, że wytrzyma. Super, Krystyna pisze, że już jest. Wita, cześć, cześć Krystyna. My właściwie już będziemy kończyły. Także popatrzę jeszcze tylko. Instagram coś mało bardzo pyta. Mało Instagram pyta. Widzę, że Dorota już mi wysłała zdjęcie na Instagramie, ale to ja jutro będę na to odpowiadała, bo dziś tylko wyjątkowo jestem w pracy. Także słuchajcie, kochane, ja będę kończyła. Ja Was bardzo, bardzo, bardzo proszę. Ja będę Was błagać wręcz. Naprawdę, ja wiem, że to nie przystoi i że to w ogóle jest nie sprzedażowe i nie marketingowe. Wejdźcie na stronę jakłączyćkolory.pl, zapoznajcie się z ofertą i podejmijcie świadomą decyzję. Ja nie chcę Was namawiać do kupienia kursu albo do dołączenia. Nie chcę Was namawiać na dołączenie do kursu, tylko wejdźcie w ofertę, zobaczcie, jeżeli jakkolwiek zahaczy o Was ta oferta i o Wasze potrzeby, to pamiętajcie 21 dni na testowanie kursu macie, a później, jeżeli stwierdzacie, że nie, oddajemy pieniądze. Także tak, jutro jeszcze będę Was trochę molestowała z tym kursem online, bo jutro ostatni dzień promocyjnej sprzedaży, także ostatni dzwonek dla tych, którzy jutro mogą wpaść w wir pracy i w wir obowiązków i zapomnieć. No to proszę, bardzo, bardzo proszę, zapoznajcie się z ofertą, bo ja we wtorek naprawdę nie będę nikomu mogła obniżyć ceny, bo to by było niezgodne z moimi wartościami. Szczerość jest dla mnie bardzo ważna i traktowanie wszystkich tak samo jest dla mnie bardzo ważne. I nie negocjowanie sama ze sobą i ze swoimi zasadami też jest dla mnie bardzo ważne, więc we wtorek wszystkie zapomniałam, nie widziałam, nie zdążyłam. Niestety, no, będziemy bardzo asertywne i będziemy bardzo mocno stawiać granice. Także jeżeli wiesz, że jutro masz busy, busy, busy dzień i będziesz po prostu jak pszczółka biegać i załatwiać różne sprawunki, to może dziś, a najlepiej teraz, kliknij na www.jakłączyćkolory.pl i zobacz ofertę kursu online. No i co? I ja będę się z Wami żegnała i będę już tutaj udawała się na niedzielny odpoczynek. A Martyna, o, Martyna tutaj mi coś jeszcze odpisuje, już sobie patrzę. Dobra, Martyna. Coraz częściej klientki zwracają uwagę, czy kolor do nich pasuje, niż bluzka, która się podoba, ok? A to też zajmujesz się, napisz proszę, czym się zajmujesz, Martyna, ja bardzo chętnie się przeczytam, bo nie wiem, czy słyszałaś tę moją prośbę. Tutaj mi macha, bien, danki, super, cześć, właśnie a propos pszczółki, pozdrawiam pszczółkę, pozdrawiam pszczółkę i pozdrawiam osiołka, tak, także witajcie. Dobra, no to co? To kończymy. Kończymy, ja tylko zerknę sobie później jeszcze na odpowiedzi, które tutaj były. Pamiętajcie proszę, jakłączyćkolory.pl. Ja wiem, że nudna jestem z tym, ale muszę po prostu, bo jak już zrobiłam taki kawał dobrej roboty, to chciałabym, żeby jak najwięcej osób z niego skorzystało. I jeszcze prośba na koniec, udostępnijcie na Facebooku to wideo, w prawym dolnym rogu macie udostępnij, udostępnijcie, dajcie szansę innym kobietom zapoznać się z takimi dobrymi praktykami, z zasadami stylizacji, zapoznać się ze mną, ja wtedy będę w stanie dotrzeć ze swoimi bezpłatnymi treściami, ale oczywiście też z płatnymi treściami do innych kobiet, do których bez Was nie byłabym w stanie dotrzeć, bo ja nie znam Waszych znajomych, a Wasze polecenie dla mnie zawsze bardzo, bardzo, bardzo dużo znaczy. Także udostępnijcie wideo, dajcie proszę jeszcze na koniec pytanie do Was, te osoby, które oglądają mnie do tego momentu, dajcie proszę znać, nie wiem, kciukiem w górę, albo jakimś serduszkiem, albo czymkolwiek, że taka forma kontaktu ze mną Wam się podoba i że zadowolone, jeżeli w przyszłości będą się pojawiały jakieś treści. Tutaj widzę, że na Instagramie Ania pyta, że to już koniec i daje taką emotkę, co się zalewa łzami. No niestety, niestety, ja bym mogła z Wami tutaj siedzieć dużo, dużo dłużej. No ale z drugiej strony pamiętajmy o tym, jest niedziela, ja w niedzielę zazwyczaj nie pracuję, no ale dziś była wyjątkowa sytuacja, bo chciałam po prostu w tym tygodniu jeszcze zrobić drugą część naszego Q&A, czyli serii pytań i odpowiedzi. Dziękuję Wam jeszcze raz.
Krystyna pisze, że udostępniła i dziękuję za piękną pracę. Ja dziękuję za to, Krystyno, że jesteś. Ja kojarzę Ciebie, że tutaj udostępniasz, lajkujesz, jesteś w grupie Kod Stylu. Także super, super, dziękuję. Dziękuję Wam. Każde udostępnienie, każdy lajk, każde serduszko, pamiętajcie, dla mnie znaczy bardzo dużo. Z prostego powodu Facebook popiera te materiały, w których są interakcje, czyli jeżeli wy, czy tak samo Instagram, jeżeli coś piszecie, komentujecie, lajkujecie, serduszkujecie, wtedy Facebook stwierdza, że a, ta dziołcha tutaj robi wartościowe rzeczy, dziołcha, bo ja ze Śląska jestem, także, ale nie umiem mówić po śląsku, dziołcha to jest jedno z niewielu słów, które umiem mówić po śląsku, więc pamiętajcie, że każda wasza reakcja trochę daje mi możliwość podskoczenia w rankingach Facebooka, a jak podskakuję w kampaniach w rankingach Facebooka, to jestem w stanie, czy Instagrama, to jestem w stanie dotrzeć do większej ilości osób, a na tym oczywiście bardzo, bardzo mi zależy. Dziękuję za Wasze zaangażowanie. Dziękuję Magdalena, również Tobie życzę miłego wieczoru. Wszystkim życzę miłego wieczoru. Facebookowi życzę miłego wieczoru, z Instagramem się zaraz pożegnam. Z Facebookowi życzę miłego wieczoru, no i dziękuję, dziękuję, dziękuję. I oczywiście co? Pamiętacie, co macie zrobić? Jak łączyć kolory.pl. Wrzucę Wam jeszcze raz link. A co? Proszę, jest link, pyk. Macie link, wchodźcie, zapoznajcie się z ofertą i wtedy dopiero zdecydujcie, czy to jest coś dla Was, czy nie. Dzięki, buziaki, cześć Facebooku.